Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku ze Sławomirem Mentzenem. Dzisiaj będzie o optymalizacji, unikaniu opodatkowania. Jesteś gotowy? Jak zawsze. Dobrze. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie swoim znajomym, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bo to jest bardzo ważne i to jest odcinek tak naprawdę dla nich. Pytania są od widzów, pytania są od patronów. Jedziemy. Których danin, pytania od patronów, czyli warto być patronem, jako pierwsi zadałem pytania. Których danin na rzecz państwa opłaca się unikać, bo są nieściągalne, bo niskie kary, bo niskie odsetki, bo szybko ulegają przedawnieniu, bo nie połapią się w urzędach, bo instytucje upadną, zanim efektywnie ściągną te podatki, te daniny. Abonament RTV wydaje się być dosyć oczywistym, większość osób nie płaci. Nie płacicie. Ale może składki ZUS jako przedsiębiorca, mandaty drogowe? Mandaty czy składki ZUS ściągają z konta. Jak ktoś ma konto bankowe, to nie uniknie tego. Wielu osobom udaje się unikać płacenia składki ZUS, będąc jednoosobowym wspólnikiem spółki z o.o. Nie wiem, czemu ZUS jakoś się szybko nie orientuje, że powinien ściągać od nich te pieniądze. Podobnie często nie ściąga składek zdrowotnych od komandytariuszy. Też nie wiem czemu. Małych kwot podatku od czynności cywilnoprawnych też raczej nie ściągają. Nie spotkałem się z przypadkiem skutecznego ściągnięcia pieniędzy od inwestorów zajmujących się kryptowalutami handlującymi na giełdach zagranicznych. Nie słyszałem, żeby udało się komuś, żeby urzędowi skarbowemu łatwo udało się zająć pieniądze, które są na rewolucie, czy na wielu kontach bankowych położonych w państwach, które nie podpisały umowy CRS. Więc to są takie rzeczy, których nie można unikać, ale jeżeli ktoś to zrobi, to raczej nic mu się nie stanie. I oczywiście abonament RTV również nie płacić. Za posiadanie telewizora, narzędzia do... Nie no, płaćcie. Jak będziecie płacić podatek RTV, będziecie mogli się dać indoktrynować przez Telewizję Polską. O! Jaka jest najłatwiejsza optymalizacja podatkowa dla przeciętnego Kowalskiego? Przejście na jednoosobową działalność gospodarczą, odliczenie od dochodu, odliczenie od dochodu, większe zakupy na firmę lub poza Unią Europejską. Nie nazwałbym tego optymalizacją podatkową. Optymalizacja co do zasady powinna zakładać, że to, co robimy, jest legalne. Jeżeli mamy taką typową umowę o pracę, a zastępujemy ją jednoosobową działalnością gospodarczą, to nie jest to legalne. Podobnie, jeżeli mając jednoosobową działalność gospodarczą, wrzucamy w koszty wydatki, które nie są związane z naszą działalnością gospodarczą, to to też nie jest optymalizacja, to jest uchylanie się od opodatkowania, to jest nielegalne, ale bardzo często ciężko jest to urzędnikom wychwycić. To znaczy, jeżeli ktoś używa samochodu firmowego również do celów prywatnych, jeżeli ma swój telefon firmowy, którym też dzwoni w sprawach prywatnych, jeżeli kupuje trochę za dużo środków chemicznych czyszczących do biura i korzysta z nich też w domu, zawyżając sobie koszty, to też urzędnik raczej tego nie wychwyci. Żarówki do biura, czy jakieś takie rzeczy, które mogły zużyć się w biurze, a naprawdę zużyły się w domu, zmniejszają opodatkowanie, ale nie jest to do końca legalne. Ale tak, z takich rzeczy, które łatwo jest zrobić, nawet jeżeli nie jest to do końca zgodne z prawem, to zamiana umowy o pracę na jednoosobową działalność gospodarczą praktycznie zawsze, jeżeli ktoś nie zarabia minimalnej krajowej, kończy się znacznym zmniejszeniem oskładkowania i opodatkowania. Z tych rzeczy, jak już mówimy o zmniejszeniu opodatkowania poprzez założenie działalności gospodarczej, zastanówcie się, czy nie jesteście w stanie w waszej branży przejść na ryczałt albo na kartę podatkową, bo to jeszcze bardziej pozwala zaoszczędzić na podatkach. No to określone branże, tak? Tak, to nie jest tak, że każdy może być na karcie albo każdy może być na ryczałcie, ale są branże, które mogą na tym być, a wiele osób o tym nie wie. Ale być może na tym kiedyś specjalny odcinek nagramy tylko i wyłącznie o karcie podatkowej i ryczałcie, bo tam naprawdę jest wiele, wiele możliwości legalnej optymalizacji. To już po wyborach, jak no, chyba że jak zostaniesz posłem, to już raczej nie zobaczymy. A jak nie zostaniesz posłem, to ten. Czym mielibyśmy się nie zobaczyć? No, bo będzie zajęty te tam głupotami tam w Sejmach, tym internetem. Sam się zajmujesz głupotami. Dobra, idziemy dalej. Wynajmuję mieszkanie już ponad 6 lat, czy przy sprzedaży musiałbym odprowadzić podatek? Wynajmuję mieszkanie 6 lat, czyli czy ktoś, przy sprzedaży musiałbym odprowadzić ktoś podatek? Ktoś ma mieszkanie, ale komuś je przez 6 lat wynajmuje. Tak. To jeżeli to już minęło 6 lat, to sprzedaż tego mieszkania byłaby zwolniona z podatku. Okej, okay, najważniejsze jest ten właściciel, a nie to, co się robi z tym mieszkaniem. Tak, nie ma znaczenia, kto to mieszkanie ma. Jeżeli mamy w swoim prywatnym majątku mieszkanie, po 5 latach je sprzedajemy. Jeśli jesteśmy w Polsce, bo tu dalej jest pytanie,
twist, pytanie dla informacji, może przydatnej. Nie jestem i nigdy nie byłem tam zameldowany. Moje centrum interesów życiowych jest w Wielkiej Brytanii. Czy angielska spółka może wziąć pod zarządzanie polskie nieruchomości i gdzie w tym przypadku trzeba by było odprowadzać podatek? Nie no, jeżeli angielska spółka zarabiałaby pieniądze w Polsce, to musiałaby w Polsce płacić podatek. Nie ma wielkiego sensu przepisywanie nieruchomości na spółki zagraniczne tylko po to, żeby oszczędzić na opodatkowaniu. Co do zasady mamy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania klauzule nieruchomościowe i dochody z nieruchomości opodatkowane są w kraju położenia nieruchomości. Więc jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie na spółkę zagraniczną, to raczej nie w celu ominięcia podatków, tylko w celu ukrycia faktycznego właściciela nieruchomości. Czy opłaca się przenosić spółkę do Estonii i skorzystać z tamtejszej opcji Nomadic Company? Czy podróżując kamperem po Europie dłużej niż pół roku, mogę wybrać sobie, w którym państwie będę odprowadzał podatek bez konsekwencji w polskim urzędzie skarbowym? Mam na myśli kartę e-rezydencji. To nie jest takie proste. Przy ustaleniu rezydencji podatkowej, czyli miejsca, gdzie mamy nieograniczony obowiązek podatkowy, gdzie płacimy podatek od wszystkich swoich dochodów, bierze się pod uwagę to pierwsze kryterium, czyli 183 dni roku przebywania w Polsce, ale do tego jeszcze mamy kryterium Centrum Interesów Życiowych oraz Centrum Interesów Gospodarczych. I samo wejście do kampera i wyjazd na dłuższą wycieczkę nie oznacza z automatu, że tracimy polską rezydencję podatkową. Z drugiej strony założenie tej e-rezydencji estońskiej nie sprawia, że nagle jesteśmy estońskimi rezydentami podatkowymi. Tą e-rezydencję bym porównał raczej do takiego e-pułapu, to znaczy, że możemy różne rzeczy, formalności załatwiać przez internet. Czy jak ktoś ma e-rezydencję, to w przybliżeniu tak jak ma konto na e-pułapie, tak? To nie daje żadnych, nie daje nam żadnych korzyści podatkowych, ani też z drugiej strony nie zmusza nas do płacenia żadnych podatków. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś przeprowadzi się do kampera i straci polską rezydencję podatkową, ale to naprawdę nie jest takie proste. Trzeba wykonać jeszcze szereg innych czynności. Nie można w Polsce zostawić żony z dziećmi, lepiej nie zostawiać tu firmy, jakichś posiadanych mieszkań. To jest bardziej skomplikowane i bardziej złożone. I dobrze też jest nie tracić całkowicie żadnej rezydencji podatkowej. Lepiej mieć jakąś rezydencję w państwie, którego system podatkowy nie jest za bardzo inwazyjny i nie podatkuje zagranicznych dochodów. Dlaczego nie warto być takim cyganem wjeżdżającym w karawanie? Że nie masz tak naprawdę państwa. Już mówię, ponieważ istnieje... Znaczy jeżeli Polski Urząd Skarbowy przyjdzie do nas i powie, że chcemy tu was opodatkować, bo powinniście płacić pieniądze w Polsce, tu płacicie, nie? A my mamy zagraniczny certyfikat rezydencji podatkowej, to mówimy nie, bo my płacimy pieniądze tam, tak? A jeżeli nie mamy zagranicznego certyfikatu rezydencji podatkowej, to mamy mało argumentów, że nie powinniśmy płacić tych podatków w Polsce. Bo zawsze w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania jest taka kaskada warunków, nie? Co zrobić, jeżeli np. ktoś 183 dni przebywa w Polsce i tyle samo w Niemczech na przykład, to czyim on jest rezydentem, nie? Potem bierzemy właśnie, z którym, gdzie z nauku ktoś przebywa, gdzie, z którym krajem się czuje bardziej związanym, a na samym końcu jest obywatelstwo. Jeżeli okaże się, że z żadnym krajem nas nic nie łączy, z żadnym, a mamy polskie obywatelstwo, to może się okazać, że na sam końcu będziemy polskim rezydentem podatkowym, będziemy mieli problem. Dlatego, znaczy, to jest teoretyczne zagadnienie. Ono w praktyce wcale się nie musi wydarzyć. Mówię o takim teoretycznym zagrożeniu, taki że... Promili. Lepiej po prostu gdzieś sobie tą rezydencję załatwić, lepiej gdzieś jakieś mieszkanie wynająć, niż być zupełnie bez żadnej rezydencji. Takie jest moje zdanie. Rozumiem, jeżeli ktoś będzie miał inne zdanie. Taka jest po prostu moja opinia. Mam kolejne pytanie o rejestrację znaku towarowego, ale myślę, że to jest to pytanie, które jest na konsultacji, bo to jest dosyć szczegółowe pytanie i dużo osób mówi. Czyli jeżeli szczegółowe, to pewnie większości ludzi by nie interesowało. Dobra, to rzucimy to, dalej. Rzucimy to na konsultację, zapraszamy. Mam pracę, umowę chciałbym przekształcić na B2B, celem optymalizacji ZUS i PIT. Chcę prowadzić firmę jako spółka z o.o., mam wspólnika. Minus jest taki, że muszę płacić za księgowość pełną, reklama, po wyborach od nowego roku w Warszawie biuro otwierasz. Tak, dobry moment jest, żeby to powiedzieć. Z dżinglem było. Pracuję nad otworzeniem biura rachunkowego swojego też w Warszawie. Chcę ruszyć od stycznia, więc jeżeli prowadzicie firmę w Warszawie, chcecie mieć stacjonarne biuro rachunkowe, chcecie, żebym zajął się waszą księgowością, to zapraszam do kontaktu.
Audycja zawierała lokowanie produktu. Minus jest taki, że muszę płacić za księgowość pełną około 600 zł miesięcznie, gdzie ja bym wystawiał jedną fakturę na miesiąc. Czego muszę się nauczyć, by być w stanie sam prowadzić taką księgowość? Zaczynam kurs księgowości w październiku, ale trwa on 2 lata. Trochę pojęcia mam, ale głupię się w gąszczu przepisów. Czy są o tym aktualne książki? I to jest właśnie pytanie, czy jest sens cedować czas na pracę, wiesz, czy prowadzić księgowość samemu, nie? Czy KPIR-a prosto się prowadzi? To jak ktoś troszkę czasu poświęci na to i potem regularnie będzie poświęcał czas na czytanie gazet dotyczących rachunkowości, zmian w podatkach, zmian w księgowości, jeżeli kupi, to jest to do zrobienia, wyobrażam to sobie. Ale nie wyobrażam sobie osoby, która nie ma nic wspólnego z księgowością, że będzie sobie sama prowadziła pełną księgowość, dekretowała to po kontach księgowych, kupi sobie w ogóle program do pełnej księgowości, bo nie ma darmowych wersji programów do pełnej księgowości. A jak słyszę, że ktoś ma plan pójść na 2-letni kurs księgowości po to, żeby nie płacić komuś za księgowość, to w mojej ocenie jest to niewłaściwa alokacja zasobów, tu konkretnie czasu. To znaczy, gdybym ja nie miał nic wspólnego z księgowością i miałbym możliwość, miałbym czas, ochotę pójść na jakiś 2-letni kurs, to na pewno to nie byłby kurs księgowości, jeżeli nie chciałbym zawodowo być księgowym. Lepiej ten czas poświęcić na rozwój biznesu, lepiej ten czas poświęcić na to, żeby się czegoś nowego nauczyć, niż żeby się uczyć księgowości po to, żeby oszczędzić 600 miesięcznie. Naprawdę zachęcam do tego, żeby każdy zajmował się swoją branżą, a resztę outsourcował. Co może powiedzieć doradca podatkowy i otwierający biuro? Serio, jeżeli ktoś jest na KPIR-ze, sam to sobie może poprowadzić. Tak. Zniechęcam naprawdę do pełnych ksiąg rachunkowych. Dokładnie. A może rzucić spółkę za w cholerę i czekać na prostą spółkę akcyjną? Jakie są między nimi różnice? Czy prosta spółka akcyjna ma wejść dopiero w marcu, tak? Wchodzi od marca 2020 roku. Tak, nazywa się prosta, ale to dalej jest spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna jest daleko bardziej złożona niż skomplikowana spółka z o.o. Więc jeżeli ktoś dla prostoty chce rzucić spółkę z o.o., żeby mieć prostą spółkę akcyjną, to niestety się zawiedzie. O tym będziemy też nagramy pewnie w przyszłym roku. Możemy nagrać o prostej spółce akcyjnej, bo jest wiele zastosowań dla tej spółki w wielu branżach, zwłaszcza przy startupach. To jest dobre rozwiązanie, ale naprawdę to nie jest alternatywa dla spółki z o.o. Jak konkretnie, a propos spółki z o.o., jak konkretnie wypłacać pieniądze ze spółki, by ominąć podatek? Ominąć podwójne opodatkowanie. Podstawowa sprawa to wynagrodzenie członka zarządu 85 tysięcy brutto rocznie dla każdego członka zarządu. Kilometrówki, wynajem pomieszczeń gospodarczych na rzecz przedbiura, na rzecz spółki, różnego rodzaju prawa autorskie. Dobrze jest też móc połączyć spółkę z o.o. z działalnością gospodarczą na ryczałcie albo na karcie podatkowej. Tam są bardzo fajne rozwiązania, o których kiedyś powiemy. Prawa autorskie, znaki towarowe, jest wiele różnych rozwiązań i nie każde pasują w każdej branży, trzeba to dostosować. Coś, co działa w każdej branży, to wynagrodzenie członka zarządu, kilometrówka czy wynajem powierzchni biurowych. Dobra. Osoba chce wyjechać na 4 miesiące do Niemiec do pracy na budowie. Pytanie, co zrobić, aby zapłaciła jak najmniejsze podatki? Lepiej nie rejestrować się jako osoba pracująca w Niemczech. Chyba najtaniej wyjdzie podczepić się pod jakąś polską firmę delegującą pracowników do Niemiec. Wtedy będzie to bardzo tanie, bo te firmy mają bardzo dobre sposoby na to, żeby tych podatków praktycznie nie płacić. Okej, czyli to nie jest jakaś tam umowa o dzieło z tym kosztem uzyskania przychodu? Znaczy, z umową o dzieło jest taki problem, że jak zawieramy umowę o dzieło, to musi powstać dzieło. Jak zatrudnimy się na budowie, to tam żadne dzieło nie powstanie, więc to nie jest tak, że zawsze możemy zawrzeć umowę o dzieło. To jest szczególny przypadek umowy i on nie jest uniwersalny, tak jak umowa zlecenie. Tam trzeba po prostu odpowiednią konstrukcję z delegowaniem zrobić. Okej, pytanie od kryptowalutowych fanów. Jak jeszcze oprócz bitomatów można wypłacić pieniądze bez podatku po zyskach na krypto? Pozdrawiamy brata. No, oprócz bitomatu są też local bitcoins. Wiele osób wyjmuje pieniądze przez Revoluta i następnie wypłaca pieniądze kartą bankomatową, przy czym w mojej ocenie nie jest to do końca bezpieczne rozwiązanie. Revolut jest pod nadzorem FCA, chyba tak się nazywa ten KNF brytyjski, stara się o licencję bankową. Nie wiem, czy też nie podlega pod te międzynarodowe
umowy dotyczące wymiany informacji, więc w mojej ocenie Revolut nie jest zupełnie anonimowy, ale z całą pewnością bitomaty czy wymiana po prostu za gotówkę jest anonimowa, przy czym zastrzegam, że mówimy oczywiście o osobach, które nie mają polskiej rezydencji podatkowej i dlatego nie muszą w Polsce płacić podatku od pieniędzy wypłaconych gotówką z zysków kryptowalut, bo jeżeli ktoś jednak jest polskim rezydentem podatkowym, to nawet jeżeli wypłaca te pieniądze w gotówce ze sprzedaży kryptowalut, to oczywiście powinien zapłacić od tego 19% podatku. Deklaracja musi być. Tak, i złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego i grzecznie zapłacić należny państwu podatek. Dokładnie tak. Jaka jest najkorzystniejsza, Boże, przepraszam. Jaka jest najkorzystniejsza postać urlopu macierzyńskiego dla młodej kobiety prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą? W jakim sensie najkorzystniejsza? Nie rozumiem. Jak najwięcej dostać pieniędzy na urlopie macierzyńskim, jeśli kobieta prowadzi działalność gospodarczą przed rozwiązaniem ciąży? Kiedyś to było tak, że wystarczyło 6 miesięcy chyba pompować. Nawet chyba krócej się nabywało to prawo do wysokiego urlopu macierzyńskiego i nagle mnóstwo kobiet, jak się dowiedziało, że jest w ciąży, to nagle zaczynało prowadzić działalność gospodarczą, po czym szybko przerywało działalność gospodarczą. Potem to chyba zostało zmienione i teraz dla przedsiębiorców, jeżeli ktoś, czy przedsiębiorczyń, jeżeli któraś przechodzi na urlop, znaczy na zwolnienie, tak, bo tu mamy zwolnienie zdrowotne najpierw w trakcie ciąży, to się nalicza proporcjonalnie do chyba ilości miesięcy przepracowanych w danym roku, więc ta luka została załatwiona. Znacznie lepiej, znaczy znacznie korzystniej nie jest zarejestrować działalność gospodarczą, tylko przejść na umowę o pracę przed zajściem trochę w ciąży. Wtedy twój mąż, pracodawca, czy tam znajomy pracodawca musi ten ZUS trochę opłacić, nie? Tak, przez chyba jeden miesiąc, a potem się dostaje bardzo długo ten zasiłek, przy czym trzeba zadbać o to, żeby ta praca nie była fikcyjna, żeby nie doszło do wyłudzenia pieniędzy z ZUS-u, bo to jest bardzo nieładne. Jeżeli tylko ktoś coś takiego zrobi, znaczy, załóżmy, że mamy normalną sytuację, czyli kobieta zatrudnia się gdzieś na wysoką umowę o pracę i zaraz potem zachodzi w ciążę, idzie na zwolnienie chorobowe. Wtedy do takiej firmy przychodzi kontrola z ZUS-u i będą starali się wykazać, że to zatrudnienie było fikcyjne. Więc pracownicy będą przesłuchiwani, być może kontrahenci, urząd będzie domagał się dowodów, że wszystko było w porządku, legalnie i że to był faktyczny stosunek pracy, a nie fikcyjny celem wyłudzenia zasiłku. Okej. No, trzeba uważać, ale okej, rozumiem. Znajomi moi niespodziewanie stali się multimilionerami za granicą i chcą mi przesłać darowiznę, kilka milionów. Są jakieś specjalne podatki od takich kwot, czy standardowo darowizna? A może lepiej zostawić te pieniądze w Szwajcarii? Bo wiemy, że trzecia grupa przy darowiznach to jest 4900 zł przez 5 lat od jednej osoby. Tak, kwota wolna od darowizny. Od osoby obcej, jeżeli ci znajomi, którzy są multimilionerami, są nagle albo zostali multimilionerami, zainwestowali w kryptowaluty odpowiednio wcześnie i teraz chcą naszemu pytającemu drugiemu widzowi sprezentować kilka milionów złotych, to jeżeli on to zgłosi jako darowiznę, to zapłaci 20% podatku od darowizn, bo jeżeli dobrze pamiętam, darowizny nie są objęte daniną solidarnościową powyżej miliona złotych, więc zostanie 20% podatku, przy czym Urząd Skarbowy również może zapytać tak hojnie obdarowanego, czemu dostał taką darowiznę, bo to się jednak często nie zdarza. Idę o zakład, że urzędnik stwierdzi, że otrzymanie nagle od znajomych kilku milionów złotych jest sprzeczne z jego doświadczeniem życiowym, że takie rzeczy zwykle się nie zdarzają, więc urzędnik będzie próbował dowieść, że to nie jest darowizna, tylko jakaś forma zapłaty za coś albo jakaś forma przeniesienia majątku celem uniknięcia podatków i będzie drążył tą sprawę. Nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem, czy łatwiejszym, bezpieczniejszym, a na pewno tańszym byłoby wyjechać na jakiś czas z Polski, wtedy otrzymać tą darowiznę w formie zapłaty za coś i dopiero potem po jakimś czasie wrócić do Polski, bo jednak 20% z kilku milionów to się już robi być może ponad 1 milion złotych i ta krótkotrwała emigracja może po prostu być bardziej opłacalna. Wyobrażam sobie też sytuację, w której ktoś stwierdzi, że woli na te pieniądze zapracować i będzie świadczył określonego rodzaju usługi dla tych multimilionerów znajomych i wtedy opodatkowanie tego będzie znacznie niższe niż 20%. Ale jeżeli komuś
takie wielkie szczęście się przydarzyło, że dostał te kilka milionów złotych w darowiźnie, to wydaje mi się, że nie ma co pytać się na YouTubie w komentarzach, tylko lepiej skontaktować się z jakimś prawnikiem albo doradcą podatkowym. On już wtedy powie, co zrobić, żeby tego było mniej niż 20%. No, jest link do Ciebie w opisie. Słuchaj, a darowizna na fundację? Czy byłaby takim dobrym rozwiązaniem? Fundacje oczywiście mogą przyjmować pieniądze, które potem są nieopodatkowane. Problem jest tylko taki, że wtedy te pieniądze należą do fundacji. I ta fundacja na pewno ma taki statut, który wyklucza wykorzystywanie tych pieniędzy na prywatne cele zadającego nasze pytanie. No ale dobra, fundacja może być wtedy rozwiązaniem na zatrudnienie i tak jak spółka działa, czyli... Okej, ale jeżeli wtedy te pieniądze wyjmujemy, znaczy zatrudniamy się w tej fundacji, albo realizujemy zlecenie na rzecz tej fundacji, czy inne usługi, to już od tego płacimy podatek dochodowy, wtedy my. Dobra. O tej fundacji zaraz pogadam, jest pytanie na ten temat. Aktualnie mam przychody tylko w Holandii. Jak rozliczać zyski z krypto, / kruszców, zgłaszać to do polskiego US, czy do holenderskiego? Jako rezydent podatkowy Holandii mam ulgi od podatku dochodowego, z drugiej strony w ciągu pół roku zamierzam otworzyć działalność spółkę, a to raczej bardziej opłaca się w Polsce. Znaczy ja nie mam pojęcia, jak wygląda opodatkowanie w Holandii. Jeżeli ten ktoś jest holenderskim rezydentem podatkowym, to podlega pod holenderskie prawo podatkowe. Ja się trochę znam na polskim prawie podatkowym, nie na holenderskim, więc nie wiem, co należy zrobić w Holandii. Jedziemy dalej. Jakie są możliwości optymalizacji podatkowej dla osoby wykonującej zlecenia w formie zdalnej, czyli z definicji nie posiadają konkretnego miejsca prowadzenia działalności? Czyli wykonuje dla kogoś na przykład na Fiverrze usługę zrobienia grafiki. To zależy, co to jest za działalność. To jest bardzo obszerne pytanie. Jeżeli możemy podciągnąć to pod umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, wtedy mamy tę umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Być może to jest jakiś rodzaj działalności, który podlega pod podatek ryczałtowy. Być może nie jesteśmy przywiązani do Polski i możemy jechać do Bułgarii, Rumunii, cieszyć się bardzo niskim podatkiem, który jest w tych państwach. Więc to zależy, a być może jesteśmy programistą, piszemy jakieś programy i możemy skorzystać z tej 5% podatku IPBOX, więc wszystko zależy od tego, co... To już weszło? To już weszło. Okay. Na ten temat też chyba nagramy osobny odcinek. Dobry pomysł. Bo niedawno się pojawiły takie chyba 100-stronicowe objaśnienia do tej ulgi. Się okazało, że ona jest trochę szersza niż wszystkim się jeszcze niedawno wydawało i jest dla informatyków bardzo ciekawą alternatywą. Ja teraz dostaję bardzo dużo zapytań o IPBOX i zanim właśnie odpowiemy, to muszę się dokładnie wgryźć w ten temat, bo to nie jest proste. Czy ja też mógłbym być wtedy jako informatyk? Pracuję w internecie? Nie mam pewności. Nie mam pewności. Okay. W każdym razie tą ulgę, czyli 5% podatek i tak dopiero się nalicza w zeznaniu rocznym, więc tu nie ma się co spieszyć. Okay. Jak to nagramy spokojnie we wrześniu, to i tak każdy, kto się pod to łapie, to i tak będzie mógł jeszcze z tego skorzystać. Czyli drogą życiową ludzi będzie do 26 roku zerowy PIT, a potem jak jeden mąż, wszyscy będą informatykami. Myślę, że to nie jest takie proste, ale tak wielu informatyków będzie miało niski podatek dochodowy w tym roku. Super, super. Mój szwagier jest bardzo fajna sprawa. Informatykiem, bardzo fajna sprawa. Dobrze. No dobra, to jeszcze właśnie o tej fundacji, to już takie bardziej prywatne pytanie ode mnie, bo ja właśnie zastanawiałem się, czy by nie zrobić weto w formie fundacji, bo wszystko, co robimy, to jest pod promocję wolności osobistej, gospodarczej i właśnie, czy to nie byłaby dobra forma prowadzenia tutaj tej działalności związanej z kanałem, ze sklepem, po prostu z weto. Tak, wydaje mi się, że fundacja mogłaby być w Twoim przypadku dobrym rozwiązaniem. Byś trochę pieniędzy na podatku dochodowym zaoszczędził, a przy okazji wszystko byłoby legalne. Jakie są w takim razie kruczki, minusy prowadzenia fundacji? Pierwszy jest taki, że fundacja ciężko się zakłada. To jest znacznie bardziej skomplikowane niż sama spółka z o.o. Ciężko prowadzi się księgowość fundacji, zwłaszcza tej wykonującej działalność gospodarczą, bo musimy osobno liczyć tam księgowość dla celów gospodarczych, osobno dla działalności statutowej, znaczy dla działalności odpłatnej, dla działalności nieodpłatnej. Jest trochę roboty przy tym, zwłaszcza jeżeli fundacja zajmuje się większą liczbą rzeczy. Plusem jest to, że fundacja nie płaci podatku dochodowego
dochodowego od dochodów przeznaczonych na jej działalność statutową. Tylko tam jest właśnie haczyk. Od dochodów przeznaczonych na działalność statutową. Co do zasady, fundacja podlega normalnemu podatkowi CIT, tylko może być zwolniona, jeżeli ten dochód przeznaczy na działalność statutową. Nie wszystko w polskim prawie może być działalnością statutową. Tak w zasadzie to mało co może być działalnością statutową, więc tu trzeba się pilnować, żeby przypadkiem nie wydać tych pieniędzy na coś, co nie łapie się do statutu fundacji. W ogóle sam statut fundacji nie jest prosty do napisania. Trzeba uważać na kilka rzeczy. Minusem też jest to, że trzeba raz na rok składać sprawozdanie z działalności tej fundacji do odpowiedniego ministerstwa, a jeżeli to ministerstwo stwierdzi, że nasza fundacja źle się prowadzi, to może nawet wprowadzić, samo przejąć, chyba to się nazywało kuratora, czy coś w tym rodzaju, może wprowadzić do fundacji i samemu zacząć nią zarządzać. Więc jest kilka minusów związanych z fundacją, ale fundacja mimo wszystko i tak ma wiele ciekawych zastosowań. Okej, to o tym pogadamy później w takim razie. A te 9% podatku przy spółce z o.o., czy to nie jest jakaś właśnie pułapka na przedsiębiorców, żeby przekształcili swoje działalności w spółki z o.o.? A czemu pułapka? Nie mam pojęcia, takie były komentarze pod filmami. Tam jest pułapka polegająca na tym, że jeżeli przekroczymy 1 200 000 euro, to nagle płacimy 19% od wszystkiego. Można to nazwać pułapką, bo ktoś mógł płacić cały rok zaliczki na 9%, a nagle się okazuje, że musi być ich 19%, trzeba dopłacić. Wtedy tak. A poza tym ja tu pułapki nie widzę. No dobra. Czy chciałbyś coś jeszcze w temacie optymalizacji powiedzieć? To wiele rzeczy można mówić. To rozumiem, że więcej pytań nie ma. Tak, wszystkie pytania zadałem od widzów. Mamy tytułem, tytułem zapowiedzi nagramy jeszcze odcinek o karcie podatkowej i podatku ryczałtowym, bo to myślę jest bardzo ciekawe i może mieć wiele zastosowań. I nagramy odcinek o tym IP-boxie, czyli opodatkowaniu 5% dla programistów, które weszło od 1 stycznia tego roku, ale było tak sformułowane, że wydawało się, że mało kto może z tego skorzystać, po czym teraz w wakacje Ministerstwo Finansów wypuściło takie naprawdę grube objaśnienia do tej ulgi, które dają nadzieję na to, że jednak będzie można z tej ulgi stosować, czy korzystać znacznie częściej niż nam się jeszcze niedawno wydawało. Okej, to będą bardzo ciekawe odcinki. Więc jeżeli mamy tutaj jakichś programistów, to czekajcie na odcinek o IP-boxie, może się Wam przydać. No dobra, to bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego drugiego odcinka optymalizacji. Zaraz będziemy nagrywać trzeci odcinek o prowadzeniu biznesu działalności gospodarczej w Polsce, więc może być trochę kontynuacji tematów poruszonych dzisiaj. Także widzimy się jutro, a te odcinki są dostępne już dla patronów już teraz. Bardzo Was zapraszamy do wsparcia przyszłej może fundacji, może spółki Veto, może projektu Veto. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie dalej i piszcie swoje pytania do Sławomira dalej w komentarzach, to zbierzemy te pytania i nagramy kolejne Q&A. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Cześć!